Nie będzie to film przyrodniczy. Do tego się nadaje Robert Michałowski. Zapraszam też do odwiedzenia jego kanału. A my przenosimy się do garażu. Cóż, no pomocników nie brakuje. A drugi pomocnik też jest. Toczy się powoli. No to atakujemy? Atakujemy. No to idziemy z kopsem. Tam leży pusz do kół. Podasz tacie? Tak. Dobra. Tam na szafce. O, nie tata. Tam. A gdzie? No tu. Tu. No. Tata, samolaja koło. Dawaj. Samolaja koło. I ciągaj teraz. Kręcimy. Jeden, dwa. Wyszliśmy z garażu, żeby też pokazać, jak tutaj mamy fajnie. Każda fura, która wyjedzie z garażu, jedzie tędy, po tej naszej długiej, prostej. I sprawdzamy, czy coś nie odpadnie. Co robisz? Montuję polibusze do naszego
Mruzika. Za co bardzo dziękuję snorkele.pl. Pozdrawiam Cię, Mirku. Możesz się już pochwalić jakimiś sukcesami, jak chodzi o składanie tego gruza? Minęło... Zaczęliśmy tak naprawdę w poniedziałek wieczorem. Praca trwa tak 2-3 godziny dziennie max. Dziś mamy czwartek. I do tej pory rozebraliśmy całe tylne zawieszenie. Wyjęliśmy most. Okazało się, że obudowa mostu jest uszkodzona. Została wyspawana i wzmocniona na tyle, na ile się dało. Wyciągnęliśmy płosie po to, że będziemy chcieli przerobić z bębnów na tarcze z tyłu, bo taki jakiś zestawik znaleźliśmy w czeluściach garażu, więc będą z tyłu tarcze. No i gruszkę byśmy chcieli w moście, czyli mechanizm różnicowy, zaspawać, żeby była taka, powiedzmy, budżetowa blokada. Na chwilę obecną to jest ta część mechaniczna. Z części bardziej wizualnej to przednia część podłogi została wyspawana. Na razie na surowo, dopiero będzie szykowana do malowania, ale na chwilę obecną jest przód auta wyspawane, został tył. No i tyle. Myślę, że dzisiaj będzie złożone zawieszenie na tyle, na ile się da. Będzie to taki trochę bieda lift, bo zostawiamy stare resory, które jeszcze są ok. Tulei już nie było praktycznie w ogóle, no to zostały zmienione na polibusze i takie fajne wieszaki od właśnie Mirosława będziemy mieli. Więc troszeczkę go tam dźwigniemy ciut, realnie tam z cal. Mimo starych resorów, które jeszcze nie są klepnięte, budżet nie pozwoli na nowe, więc na razie robimy na tych. Myślę, że to jest ten zakres prac. Myślę, że dużo, jak na tak naprawdę 4 wieczory. Obejrzeliście pierwszą część działań nad budżetowym samurajem. Pracy zostało jeszcze naprawdę dużo, ale mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie nas śledzić. Możecie też zaproponować kolor samuraja, ponieważ mamy tam kilka swoich jakichś propozycji. Ale jeszcze decyzja ostateczna nie zapadła. Także wszystko weźmiemy pod uwagę. Czekamy na Wasze komentarze. Także oglądajcie nas, śledźcie nasz kanał i do zobaczenia. A Ty może w końcu zdecydujesz się coś powiedzieć, co?